Nie chleb, a właśnie zboża i otręby są odpowiednim pokarmem dla dzikich ptaków. Mieszkańcy mogą je wspierać, dokarmiając specjalną karmą z nowo powstałego kaczkomatu. Obok stawu przy Kozanowskiej powstał kolejny, czwarty już kaczkomat. Trzy pozostałe znajdują się obok stawów na Pilczycach, Swojczycach i na Stabłowicach. Aby nakarmić ptaki, wystarczy pobrać pokarm z takiego urządzenia, które będzie systematycznie napełniane. Korzystając wystarczy po prostu przekręcić dźwignią i wtedy uzupełnia się do danego pojemnika pokarm i wtedy można należycie karmić kaczki. Na kaczkomacie, co jest też ważne, są napisane w formie takiej edukacyjnej informacje o żywności, jaką należy podawać kaczkom i w najlepiej w jakim okresie roku pomagać kaczuszkom. Wiadomo, zimą dla dzikich zwierząt jest problem z jedzeniem i właśnie takie rozwiązanie jest super, bo to ta karma jest już gotowa i wystarczy po prostu przyjść, wziąć tą karmę i nahodować kaczki. Karmę jedzą nie tylko kaczki, ale także łabędzie lub ryby. Pokarm to mieszanka różnych ziaren, marchwi i suszonych robaków. Została specjalnie przygotowana tak, aby nie szkodzić ptakom. Powstała taka inicjatywa, żeby zadbać troszkę o nasze zwierzęta, które nam sprawiają radość we Wrocławiu przy naszych wrocławskich stawach. I tutaj właśnie bardzo się cieszymy, że tak pozytywnie zostało to odebrane przez mieszkańców Wrocławia, którzy naprawdę podchodzą do tego tematu z uśmiechem, ponieważ sama nazwa kaczkomaty brzmi fantastycznie. Kaczkomaty pełnią także swego rodzaju funkcję edukacyjną, bowiem zwracają uwagę na to, co dzikie ptaki mogą jeść. Nie jest to chleb ani inne ludzkie pokarmy. Bardzo nam zależy na tym, żeby wrocławskie dzieci uczyły się od małego, jak zdrowo podchodzi do zwierząt, których mamy tak mało we Wrocławiu. Mamy psy, koty i ptactwo, prawda, które dzieci mogą widzieć. I chcielibyśmy edukować dzieci od małego, żeby uczyły się, jak traktować zwierzęta, jak im pomagać, jak karmić. W ciągu 2 lat, od kiedy to stowarzyszenie złożyło wniosek do Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, na terenie miasta powstały 4 kaczkomaty. Planowane są już następne miejsca, w których wrocławianie mogliby dokarmiać kaczki karmą z takich urządzeń. Między innymi w Parku Szczytnickim, w Parku Południowym czy w Parku Brochowskim. Jako stowarzyszenie chcemy, ponieważ te lokalizacje są bardziej zlokalizowane w centrum oraz na południu, aby również kaczkomaty pojawiły się na północy Wrocławia. Aktywiści chcą, aby kaczkomaty stanęły w Parku Widawskim, w Parku przy Alei Jana Kasprowicza oraz Parku Pawłowickim. Echo 24, Oliwia Stasiak.